Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności śmierci 13-miesięcznego dziecka, którego ciało zostało znalezione dzisiaj około godziny 11 w jednym z mieszkań przy ulicy Czechowskiego w Krośnie. Ciało dziecka zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. To jest koszmar, koszmar. I dzieci przestraszone, bo mam też do 4 klasy i do 3, po prostu policja to wszystko, także... Przyjechała policja, wywalili drzwi, weszli do środka, a tam smród był niesamowity. Że ta dziewczynka już by 2 tygodnie temu, jak prawdopodobnie umarła, i już była w rozkładzie. No i w ten czas przyjechała jeszcze straż i pogotowie i... No i procedury robiła policja, co do nich należy. We wnętrzu mieszkania znaleziono również 24-letnią matkę nieżyjącego dziecka. Kobieta ze względu na stan psychofizyczny została przetransportowana do krośnieńskiego szpitala. No nie wiadomo, czy ona coś w głowę dostała, jak ona siedziała z tym dzieckiem zamknięta tam w środku i jak ona to wytrzymywała, to ja nie mam pojęcia. Tak, głowę miała spuszczoną na dół i dwóch policjantów ją trzymało pod pachę. No chyba każdy wstrząśnięty jest potem, ale po prostu nie znaliśmy tej kobiety wcale. Ona nie wychodziła z tego, co mówią tutaj. Z tego, co mówią tutaj, to, że gdzieś z Brzozowa pochodziła, że się ukrywała. Czy to prawda? Ciężko powiedzieć. Nikt nie szukał, to mąż tylko chyba, bo jeszcze oni mają takiego chłopczyka prawdopodobnie, co ma 2 latka. I mówił podobno ten mąż tam gdzieś do sąsiadki, że chciał się widzieć z dziećmi. No ale niestety. No szkoda dziewczyny, bo po prostu może nie miał jej kto pomóc. Ciężko to powiedzieć, co tu się wydarzyło. Ja jestem wstrząśnięta tym wszystkim. Od 16 maja policjanci prowadzili czynności w związku z tak zwanym uprowadzeniem rodzicielskim. Ojciec dziecka powiadomił nas o całym zdarzeniu, zgłosił uprowadzenie rodzicielskie.